Spotykamy się dzisiaj na zawodach gminnych strażackich. Biorą w nich udział jednostki z OSP z gminy Gościno. To jest OSP Gościno, OSP Bartkowo, OSP Robuń i OSP Ramlewo. Spotykamy się cyklicznie co roku. Są to zawody, które mają nas przygotować do działań bojowych, do lepszego wykonywania naszej pracy. W pierwszej części zawodów strażacy zmierzą się z biegiem sztafetowym, na którym będą musieli pokonać 7 przeszkód. Są to m.in. skok przez ścianę, bieg przez równoważnie, skok przez płotek, skok przez rów, czy też połączenie węży tłocznych i zbudowanie linii gaśniczej od rozdzielacza. Liczą się obydwie rzeczy. Czas i technika idą w parze, ponieważ za błąd w wykonaniu ćwiczenia naliczane są punkty karne, które dodają kolejnych sekund do czasu wykonania ćwiczenia, a wiadomo, że wygrywa drużyna, która wykona obydwa ćwiczenia najszybciej. W drugiej części zawodów strażacy zmierzą się z ćwiczeniem bojowym. Będzie trzeba zbudować linię ssawną do motopompy, linię główną i dwie linie gaśnicze. Ćwiczenie zostanie zaliczone w momencie obrotu tarczy i strącenia wszystkich pachołków ze stojaków. W odbytych konkurencjach w kategorii drużyn kobiecych pierwsze miejsce zajmuje OSP Gościno z wynikiem 158 punktów. Natomiast w kategorii drużyn męskich miejsce czwarte z wynikiem 143 punktów zajmuje OSP Ramlewo. Miejsce trzecie z wynikiem 121 punktów zajmuje OSP Robuń. Miejsce drugie z wynikiem 113 punktów zajmuje OSP Gościno i miejsce pierwsze z wynikiem 106 punktów zajmuje jednostka OSP Bartkowo. Jednostka OSP Bartkowo.